Cześć, tu Girls on Fire. Jest właśnie 1 maj, czyli zaczął się długi majowy weekend. Czas grillowania, odpoczynku, a dla nas zaczął się bardzo, bardzo intensywnie i pracowicie, bo po 10 godzinach wróciłyśmy ze studia w Warszawie do naszego hotelu, który stał się naszym domem od paru tygodni. Jesteśmy mega zmęczone. Jest jak właśnie, nie wiem, która w nocy? Druga. No i jeszcze się nie położyłyśmy, bo jeszcze po tym powrocie ze studia miałyśmy trochę do porobienia i do poćwiczenia, więc taki jest nasz drugi weekend właśnie. Może wam się wydaje, że X Factor to jest taka zabawa, że to jest taka impreza, przygoda, albo że... I spełnienie że jest to, nie wiem, jakaś gwiazdorska sytuacja, natomiast tak naprawdę to jest ciężka charuwa, a już szczególnie i potrójna charuwa, jeżeli w takim przedsięwzięciu bierze udział zespół, ponieważ wszystko trzeba rozłożyć na głosy, wymyślić harmonię, potem wymyślić jeszcze pomysł. No, babska intuicja była. Mhm. Stałyśmy ze sceną, złapałyśmy się za ręce zaraz przed wejściem na wyniki i było dziewczyny, dogrywka, nie? No, czujecie no. Damy radę? Damy radę. I sprawdziło się, babska intuicja nie zawodzi, także sprawdziły się nasze przeczucia i całe szczęście skończyło się dla nas szczęśliwie, ale mamy takie poczucie, że mocno to poczułyśmy, że to się w każdej chwili może każdemu przytrafić, również nam, znowu w tą sobotę i trochę tak się denerwujemy, bo jednak z Life on Life jest coraz większy stres, coraz mniej jest nas wszystkich tutaj to w programie. To jest nic miłego tam stać. Dokładnie. Troszkę serduszko mocniej bije. O, dużo mocniej, nie tylko nam, ale też wszystkim, którzy nam kibicują, wszyscy to przeżywają razem z nami. Wielu ludzi mówiło, że właśnie pisało do nas SMS-y, nasi znajomi, przyjaciele, rodzina, że trochę na zasadzie nie róbcie nam tego więcej, bo po prostu mały zawał serca i... Więc nie chcemy tego nikomu nie chcemy robić, tego nikomu zrobić. Mamy nadzieję, że nie będziemy musiały robić tego w tą sobotę. I... Masakra! Kochani, masakra! To jest fajna przygoda, ale bez przesady, no już na tym etapie. To jest naprawdę masakra, masakra. Jest tego jest coraz więcej, po tygodniu na tydzień mamy coraz więcej roboty, a teraz musimy dodatkową piosenkę ratunkową przygotować, czyli mamy robotę razy dwa. Na przykład jak siedzimy w studio, tak jak dzisiaj chyba jakieś, nie wiem, 12 godzin czy 10, no, to mamy po prostu wyłączone te telefony do studia. Dowożą nam pizzę i my tak siedzimy i rzezamy te piosenki, potem po prostu wyczołgujemy się prosto do łóżek hotelowych, a tam w późnie ćwiczymy pewne partie, żeby na następny dzień były gotowe. Dokładnie. Żeby wstydu nie było. No. I żeby sobotę wstydu nie było. Nie będzie. Żeby jak zwykle dać radę. Staniemy na rzęsach i oczywiście zrobimy wszystko. Aga, jak pokaż jak stajesz na rzęsach. O drugiej to chyba możliwe, bo nie ma na to siły. Już nas rzęsy bolą od stawania na rzęsach. Zawsze wygląda to tak, że wracamy po koncercie sobotnim, jak dobrze pójdzie, o 23 do hotelu. Uradowani bądź trochę mniej, co niektórzy. Ale generalnie wszyscy są bardzo zmęczeni i... No i jak zwykle jest tam no, impreza, nie wiadomo. Jakieś drobne świętowanie, bo przyjeżdżają znajomi. No i w niedzielę rano trzeba po prostu jechać do domu, do Wrocławia, te 6 albo 7 godzin, zależy jak kto tam jedzie. Jaki, przepraszam. Jaki jest ruch na drodze. I co? No, wieczorem w niedzielę jesteśmy w domu, idziemy spać. Poniedziałek rano Marta idzie do pracy. Ja wstaję, bo dzieci wstają na przykład o 7, no więc wstaję. Włączam im bajkę i idę do łóżka. Asia też pewnie coś tam ogarnia. Ja ogarniam sprawy firmy. Ostatnio tak. Już zaczął powstawać dylemat, żeby w ogóle ruszać walizkę, bo wcześniej to było naturalne, że ją trzeba rozpakować, szybko wyprać, poprasować, spakować nową, a teraz już po prostu nie ma entuzjazmu, nie ma na to siły, więc ta walizka po prostu leży. Ja przyznaję, że jej nie przepakowuję. Tak jak leży w kącie, tak ją po prostu zabieram z powrotem tutaj. Ogarniam jakieś bardzo podstawowe, najważniejsze rzeczy, jakieś tam moje życiowe, zawodowe, szybko, szybko, szybko. I wracam do Warszawy i mam wrażenie, już po tych paru tygodniach, że, bo generalnie zawsze przysypiamy, niezwykle jak jeździmy razem, przysypiamy tą trasę. Mam wrażenie, że Warszawa jest pod Wrocławiem, bo robię
Budzę się, jestem w Warszawie i tak to wygląda. Bardzo dziękujemy wszystkim bardzo, bardzo za wsparcie, za wszystkie SMS-y, które do tej pory na nas wysyłacie. I mam nadzieję, że ktoś z Was wygra tą kasę. Ja też, tego Wam życzymy, bo kasa naprawdę jest do wygrania, więc trzymamy kciuki. To nie jest ściema. No i co, im bardzo prosimy, żebyście nadal nam ufali i głosowali na nas, bo potem będzie to wsparcie nam potrzebne podwójnie, bo mamy podwójny stres, ponieważ no już przeżyłyśmy tą dogrywkę raz i mamy to poczucie, że w każdej chwili może się to powtórzyć. Druga widać w tym programie, że to jest możliwe, tak jak Aisha i Jasta, ja przecież to przeżyły już dwa razy. Właśnie, one przeżyły to dwa razy, ale ja sobie tak myślę, że teraz jest coraz ciaśniej i coraz więcej. Coraz mniej uczestników zostaje i kolejnej dogrywki możemy już nie przetrwać. Nie przeżyć. Idziemy spać. Idę uczyć tekstu, bo nie pamiętam, nie mówię. Dużo roboty. Ja idę spać. No to pa. Pa.